Atakują mnie, boję się o siebie, są próby uciszania mnie, szokujące słowa Jasnowidza Jackowskiego. Czy Jasnowidz Jackowski jest tak naprawdę prześladowany, czy Jasnowidzowi Jackowskiemu coś zagraża? No właśnie dzisiaj szokująca e, praktycznie informacja e, też ze strony Jasnowidza Jackowskiego, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, Kliknij na w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj szokujące informacje, jeśli chodzi o jasnowidza Jackowskiego, który mówi wprost. Dziwi mnie to, że wzbudzam taką agresję. Istnieją próby uciszania jasnowidza. Tak, komuś zagrażam. Szokujące słowa jasnowidza Jackowskiego, który mówi w ten sposób. Jasnowidzenie jest po to, by oszczędzić ludzi, żeby pomóc ludziom. Jeżeli człowieka atakują, to znaczy, że ten człowiek coś znaczy, znaczy to, co ten człowiek mówi, co ma do przekazania. Szokujące słowa jasnowidza Jackowskiego. Czy zatem jasnowidz Jackowski będzie męczennikiem III Rzeczpospolitej Polski? Nieprawdopodobna sytuacja. No i pytanie. Kto tak naprawdę zagraża, jeśli chodzi o jasnowidzaciego, tego Jasnowic nie powiedział tak, z, z jakiej strony faktycznie to zagrożenie pojawia się. No Można się tutaj oczywiście domyślać. Ja nie będę tej snu teorii, no bo to jest faktycznie za daleko idąca już tutaj teoria. Natomiast rzeczywiście tak to definiuje tutaj jasnoizacki, który mówi, że były próby uciszania. Jasnowidza, tak? Tak właśnie to określa Jasnowidz Jackowski. No i tutaj szokujące sprawy. Wiemy, że Jasnowidz przedstawia przepowiednie polityczne, gospodarcze, przepowiednie dotyczące świata. No ja muszę powiedzieć, że przecież dużym echem, już pomijam kwestie polityczne, ale na przykład biła się przepowiednia dotycząca kryptowalut, żeby kryptowaluty wyprzedać przed marcem. 2021 roku, że najpóźniej do marca, to jeszcze w tamtym roku przedstawiałem przepowiednie, najpóźniej do marca, sprzedać kryptowaluty. No i jeszcze na początku tego roku, oczywiście, jest to sugestia ze strony Jasnowidza w Polsce, żeby przedstawić propozycję dotyczącą inwestycji, trzeba mieć jakieś tam szkolenie czy po prostu jakieś kwalifikacje, tak? Chyba na doradcę biznesowego czy jakiegoś innego inwestycyjnego. To jest oczywiście sugestia jako jasnowidza, tak? To też po prostu każdy musi podjąć decyzję indywidualnie. To jest na zasadzie takiej sugestii, jak po prostu spotyka się dwóch znajomych i on może doradzić, natomiast oczywiście każdy podejmuje w własnym zakresie. To jest pierwsza sprawa, druga sprawa to są czyjeś pieniądze, które ktoś ciężko zapracował, i to tak nie można podstawiać tego, co powie Jasnowic. Ale no, ludzie się pytają, więc ma prawo do jasno powiedzieć. No właśnie, tutaj była duża fala krytyki, bo przecież te kryptowaluty, chociażby Bitcoin bardzo mocno szedł do góry i mówili, gdzie nie sprzedawać bitcoina, właśnie trzymać, kupować teraz jest szał. Teraz właśnie te kryptowaluty najbardziej idą do góry. No a widzimy, co się stało. Oczywiście Bitcoin ma swoje wahania, idzie też do góry, mnóstwo ludzi się podarabiało, dużo osób też straciło. E, natomiast e, jeśli chodzi o Bitcoina, no to wiele z takich tutaj z rzeczy, muszę powiedzieć, e, są problemy jeśli chodzi o giełdy. Niektóre państwa chcą e, wycofać Bitcoina, zablokować. W Polsce ma być to opodatkowane, handel Bitcoinem, wymienia, wymiany. Giełdy są sprzedawane, są youtuberzy, którzy po prostu stracili dużo pieniędzy, e, bo ulokowali pieniądze w kryptowalutach. Jedne kryptowaluty nagle wyszczeliły, drugie straciły na wartości. To nie tylko kwestia bitcoinu, ale też po prostu inne y, kryptowaluty. Wiemy o tym, że Elon Musk swego czasu chyba w lutym czy w styczniu kupił bardzo dużo bitcoina. Teraz go wyprzedał chyba, tak? Niektórzy mówią, że to zrobił celowo po to, żeby podnieść wartość tak naprawdę bitcoina. A teraz jak wyprzedaje, to obniża, zmniejsza wartość bitcoina. No różne Różne praktycznie tutaj są informacje, natomiast tak. e, niewątpliwie, że ktoś chciał mieć spokój, święty, no to jak sprzedał go w, w odpowiednim momencie, to zarobił i też e, nie ma takiej stresu, takich nerwów. Tak, wydaje się, że im większa zawierucha będzie, jeśli chodzi o kryptowaluty, tym bardziej państwa będą to wsadzać swoje ramy, tak, e, a więc właśnie opodatkują, albo po prostu e, będą sta starały się mieć na tym kontrolę i wtedy już takiego nie będzie pola do e, zysku właśnie dla spekulantów, dla ludzi, którzy zajmują się tej, tak kryptowalutami. No nie wszyscy są spekulantami, ale no to jest duże pole, tak? I można dużo zarobić, też dużo stracić, jeśli chodzi o kryptowaluty. Natomiast właśnie Jastonik Jackowski mówi tutaj, że czuje się zagrożony, tak? że się praktycznie czuje zagrożony. Ja muszę powiedzieć w ten sposób, że oczywiście przepowiednie, one bardzo często są takie negatywne dotyczące świata, tego co się wydarzy, tak, a więc konflikty zbrojne czy przepowiednie polityczne, one mogą, znaczy wiadomo, że po prostu świat czy poszczególne państwa, politycy chcieliby, żeby te przepowiednie były korzystne, tak, że tylko po prostu będzie lepiej, świat będzie po prostu krainą, miodem i mlekiem płynącą, będzie tylko dobrobyt, tylko będzie lepiej z dnia na dzień, no niestety tak kolorowo nie jest. Natomiast, no, Jasnowic tam jeszcze dawał większe sugestie, tak, na przykład porównywał swoją sytuację do sytuacji, jeśli chodzi o Andrzeja Lepera, no, miejmy nadzieję, że to tak strasznie się nie skończy dramatycznie, wiemy o tym, że oficjalna informacja dotycząca Andrzeja Lepera była taka, że, no, on zginął po prostu w biurze poselskim, natomiast no okoliczności to już tego nie chcę po prostu e, wchodzić w takie szczegóły powiem tylko taki fakt ciekawy, że my, praktycznie tego dnia kiedy on zginął w biurze e, było okno otwarte w jego buży, biurze kiedy to nigdy praktycznie nie miało miejsca to chyba było w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej i co ciekawe w tym czasie było rusztowanie podstawione akurat pod, w, w budynku gdzie była siedziba e, tak m, m, biuro poselskie Andrzeja Lepera a nie było żadnego baremontu Jakiegoś większego, no, wiele takich znaków zapytania. W każdym razie, nie, tak, no, też jest krytykowany, bo on też mocno krytykuje, tak naprawdę, innych jasnowidzów, tak, którzy tutaj przepowiadają przyszłość. Ja muszę powiedzieć, że troszeczkę niepotrzebnie, jakby walczyć z wiatrakami, bo liczą się efekty. Gdyby tak było, to oczywiście media rozpisują się na temat innych jasnowidzów, co powiedzą. Natomiast, no, jednak tutaj dowody są. Eee, to nie jest tak, że ktoś przyjdzie, nazwie się Jasnowidzem i nagle zbierze poklask. To, co robi Jasnowidz zjackowski, zajmuje się tym od lat. Moim zdaniem, e, jakby ta, ta popularność też Jasnowidza wynika z tego, że to ci ludzie, którzy się do niego zwracali, rozwiązał ich sprawę i oni oglądają, mówią, on jest dobry, on jest skuteczny. Potem po, po prostu polecają go w rodzinach, mówią tak, tego. Ktoś na przykład nie dowierza w rodzinę, mówi, ja tam nie wierzę w Jasnowidzę, ale mi tam pomógł, znalazł moją matkę, znalazł mojego ojca, brata, siostrę, żonę, męża i tak dalej, tak, albo po prostu rozwiązał jakąś sprawę. I wtedy nabiera się takie większe przekonanie praktycznie do Jasnowidza, stając tą taka popularność, więc wątpię, że gdyby dzisiaj ktoś przyszedł po prostu Ogłosił się, że jest jasnowidzem, czy co się wydarzy na świecie i nagle zbierze popularność, tak, no jednak to jest pozycja, na którą się pracuje od lat. Ja, ja na przykład też jestem często krytykowany, tak, ja nie przestawiam swoich wizji, mogę przedstawić praktycznie swoje przesłanki, co się może wydarzyć na świecie. Miałem rację na przykład, jeśli chodzi o Anglię, że będą obłoszenia, będzie trudno wyjechać do Anglii za, za pracą, natomiast czy, czy do pracy. Natomiast ja przestawiam interpretację wizji przepowiedni jasnowidza Jackowskiego, absolutnie ja sobie w żaden sposób nie uzurpuję, że jestem jasnowidzem, Mogę pewne rzeczy przewidzieć z punktu widzenia dziennikarskiego, natomiast jasnowidzem jest jasnowidz Jaskowski. Ja tylko podaję interpretacji wizje przepowiednie, czy rozwijam te przepowiednie, natomiast absolutnie to są wizje przepowiednie Jasnowidziackowskiego. W żaden sposób sobie nie uzurpuję prawa, tak? Zresztą każdy film jest podpisany, że jest to przepowiednie Jasnowidziackowskiego. Ja mogę ją tylko zinterpretować, przedstawić swoją sugestię. Czasami też po prostu się mylę, tak? No bo na przykład na krótko przed wybuchem Dużej Wojny. Na świecie ludzie będą bać się oddychać. Myślałem, że to dotyczy bomby atomowej, że na przykład jakiegoś użycia broni chemicznej, że na przykład zostanie użyta jakaś broń chemiczna, po, po czym dojdzie do odpowiedzi międzynarodowej i na przykład do użycia bomby atomowej, czy, czy użycie bomby atomowej na mniejszą skalę rażenia, siłę rażenia, tak, mniejszej siły rażenia. Także tak tutaj właśnie wygląda. Miejmy nadzieję, że jasnowidz Jackowski będzie cały i zdrowy, będzie żył jak najdłużej, aczkolwiek dzisiaj jasnowidz Jackowski, no musi przede wszystkim zadbać o swoje zdrowie, tak, a widzowie cały czas zarzucają, jeśli chodzi o Jasnowidze Jackowskiego, to, że stosuje tutaj właśnie ten spray, tak, zawierający nikotynę, wiemy, że rzucił palenie papierosów, no i ten pryska, no to dalej jest nikotyna, tylko, że nie jest to papieros, ale nikotyna, nie wiem, ile tego jasnowidz Jackowski stosuje i tutaj widzowie mówią, że jasnowidz powinien całkowicie Całkowicie y, przestać używać, tak? No bo to jest nikotyna, tylko że w formie sprayu czy tam płynie, y, no a miał jasno i całkowicie rzucić, tak? Y, y, nie, w ogóle nikoty nie, nie dostarczać do organizmu, no więc tutaj kwestia przede wszystkim zadbania o swoje zdrowie. No ale to każdy jest dorosły, ja mówię tylko to, co mówią widzowie, komu nic nie zarzucam. Y, to wszystko na dzisiaj dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij na grzech w dzwona dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik wejdźcie też na mojego fanpage'a na facebooku zalekujcie go, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć